Krzysztof Lejewski, trener Łomży Wibel Kielce. Krzysztof, zapytam się na początek, czy Wisła Was dzisiaj czymś zaskoczyła? Nie, wydaje mi się, że od tego meczu Mistrzostwa Polski do dzisiaj było zbyt mało czasu, tym bardziej drużyna z Polska grała Final Four EHF. Tak za bardzo wydaje mi się, że nie mieli zbyt dużo czasu, żeby wymyślić coś nowego. Także z przebiegu meczu też możemy powiedzieć, że niczym innym nas nie zaskoczyli. Wy za to wymyśliliście coś nowego, od pierwszych minut graliście 7-6. Nie wydaje mi się, że to było nowe, bo już Polska o tym wiedział, bo graliśmy tak z nimi w finale. Ale nie od pierwszej minuty? Od trzeciej. Od trzeciej minuty, okej, dobrze, to może nie był wariant, element zaskoczenia. Natomiast czy on Wam dzisiaj przyniósł dużo dobrego? Jak to ocenisz? I tak i nie. Były sytuacje, które były fajnie wypracowane i one się kończyły bramkami, ale też były sytuacje na styku, które przy odrobinie braku precyzji kończyły się stratami. I drużyna z Polska to wykorzystywała i łatwo zdobywała bramki. W takim meczu, jak grasz, wiesz, jeden mecz o wszystko, każda bramka jest na wagę złota. Dlatego te akcje muszą być 7-6 dopracowane do perfekcji. Czasami na kontakcie sędzia bliźnie, Paul czasami nie. W wyborze walki czasami zawodnik jest zbyt zdenerwowany, bo zestresowany. Tej precyzji może brakować i czasami kończyło się tak, jak to dzisiaj. Wizytówką na wciarze pod wodzą Szawiego Sabaty jest bardzo dobra obrona. Wynik 34-27. Na wciarze wygrali ten Puchar Polski, PGNiG Puchar Polski, obroną czy atakiem? Wydaje mi się, że na pewno grali lepiej w obronie niż my dzisiaj w obronie. Może nie będę mówił o drużynie przeciwnika, tylko o swoje, bo swoją drużynę znam lepiej niż drużynę z Polski. Wydaje mi się, że u nas było za dużo dzisiaj miejsca pomiędzy wolnej przestrzeni pomiędzy zawodnikami. Nie było tej komunikacji, bardzo mało, że to żeśmy zablokowali, więc tego współpraca blok, bramkarz dzisiaj też tak była bardzo, bardzo ograniczona. Mimo tego, że widzieliśmy i byliśmy przygotowani na to, co zawodnicy z Polski będą grać, to też tylko była teoria. Praktyka pokazała troszeczkę inaczej. Jednak trzeba oddać, że drużyna z Polski dzisiaj wygrała. Miała większy głód niż my. My na pewno cierpimy, jesteśmy nieszczęśliwi, że wygraliśmy. Na pewno ta porażka boli, ale też ją rozumiemy i akceptujemy. Kilkanaście lat rzędu wygrywaliśmy. 17 dokładnie. O Jezus, no to bardzo dużo i wiedzieliśmy, że Polska prędzej czy później, czy rodzinna drużyna z Polskiej Ligi, no ten puchar zabierze. Teraz twardo trzeba wylądować na tyłku, podnieść się i mam nadzieję, że za rok będzie nam dane zagrać z drużyną z Polska w finale i się zrewanżować. No właśnie, wszyscy, którzy Wam kibicują, wiedzą, że za chwilę gracie nieprawdopodobnie ważny turniej w Kolonii. Powinniśmy się martwić po tym, co zobaczyliśmy dzisiaj, czy uspokoisz kibiców? To jest zupełnie inna doza adrenaliny też. Jednak granie w Kolonii przy 20-tysięcznej publiczności jest troszeczkę innym bodźcem niż finał Puchar Polski. Oczywiście nie abstrahując od tego, co to było dzisiaj, bo dzisiaj też była wspaniała atmosfera i bardzo z tego miejsca dziękuję naszym kibicom, że przybyli w tak licznym gronie, o wiele większym niż drużyny przeciwnej kibice. Ale wydaje mi się, że nie ma się o co martwić. Dzisiaj zagraliśmy słabszy mecz. Drużyna z Polska wygrała zasłużenie. Gratulujemy oczywiście, ale to już jest historia. Sport, wiesz, jak pokazuje, dzisiaj wygrywasz, jesteś Bogiem, jutro przegrywasz, jesteś z niczym. Sama byłaś się sportowcem, wiesz, że zawsze fajnie w sporcie jest to, że pomimo porażki masz szansę na rehabilitację i to w niedługim czasie, więc wydaje mi się, że też znając też ten Atalanta, prześpi się z tym meczem dzisiaj i będzie dużo myślał, żeby wyciągnąć wnioski i na drużynę z Wesprem w finale będziemy o wiele lepiej przygotowani.